Witam Was tutaj, cześć, Ciemek Znosz. I zapraszam Was już teraz na specjalne wydanie Mniejsza z tym Biz, gdzie chciałem Was przeprosić za to, że w ostatnich materiałach na Mniejsza z tym, czy to też innych, trochę za dużo tych tematów politycznych mi weszło. A z założenia na tym kanale nie miało być żadnej polityki, bo to nie jest temat, o jakim chciałem mówić tutaj, tylko o tym, jak Polska się rozwija, o infrastrukturze, komunikacji publicznej i o innych tematach powiązanych z tym oczywiście, jak warszawskie inwestycje. Dlatego też nie będę o tym mówić i Was bardzo przepraszam za to, że coraz to więcej było jej w ostatnich filmach. Oczywiście ma to związek z tym, że pojawiły się nowe zakazy, znaczy pojawią się niedługo nowe zakazy, zakaz fotografowania kolei w formie tabliczek zakazujących, czy innych przepisów, które w moje życie prywatne wchodziły w ostatnich miesiącach i w ostatnich latach, które też po mniejszej lub po większej części kolidowały z moimi możliwościami nagrywania różnych filmów. Natomiast to nie powinno mieć przełożenia, a polityka faktycznie zaczęła mnie wciągać i tego nie chciałbym ciągnąć dalej. Więc od kolejnych filmów będę jej unikać. Będą oczywiście cały czas informacje o zakazach nowych, o dalszym losie ustawy, a właściwie o dalszym losie wprowadzania już ustawy, bo proces legislacyjny całkowicie prawie już przeszła. Jeszcze musi się pojawić w Dzienniku Ustaw, co ma się pojawić 1 października i od 14 października w ciągu 14 dni ustawowych wejdzie w życie. Więc będę oczywiście mówić, jakie nowe przepisy i jakie nowe zakazy wchodzą w życie, ale nie będę mówić o innych elementach, które ostatnio miały miejsce. Co ważne, również będę obcinać konferencje prasowe, jeżeli tylko i wyłącznie dane osoby będą mówić o tematach politycznych, a nic całkowicie o danej inwestycji, na której są. Miało to miejsce ostatnio w Warszawie Mazowieckim, gdzie jedna osoba całkowicie nie mówiła nic o danej inwestycji, na której się znajdowaliśmy, a tylko i wyłącznie elementy polityczne. Więc również od takie elementy będę wycinać, choć jak pewnie sami zauważyliście, nie jest to łatwe, bo zazwyczaj to jest jeden długi monolog z elementami o inwestycji w środku i na początku i na końcu zaczynające się od elementów politycznych. To jest oczywiście trudne przy tego typu inwestycjach. Najlepiej oczywiście byłoby, gdyby na wszystkich konferencjach prasowych byłyby odpowiednie osoby od danych spółek. Od spółek, na przykład zarządców, raczej burmistrzów danych dzielnic. No i oczywiście ważnych elementów takich jak inżynierowie czy projektanci danej inwestycji. Gdyby takie osoby wypowiadały się o tym, co się właśnie zakończyło, a nie osoby u góry, które właściwie tylko i wyłącznie podpisały i nic z tą inwestycją nie mieli do czynienia. To takie moje osobiste oczywiście odczucie, jeżeli chodzi o konferencję. Jest jak jest, z tym nic w tym momencie nie zrobię, bo też nie mam po prostu jak. Ale pokazywać Wam będę, żebyście wiedzieli i tak jak cały czas w niezmienionej formie będę się starać pokazywać Wam w całości, bez żadnych cięć konferencję, abyście po prostu mogli zobaczyć, jak całość wyglądała, a nie, że coś wycinam, usuwam i później macie półprawdę pokazywaną, co tak naprawdę tam było powiedziane, bo tego też po prostu nie chcę na moim kanale. Natomiast z ważnych innych elementów oczywiście powiem teraz też coś o zakazie fotografowania. W ostatnich miesiącach coraz to więcej informacji mamy. Cały proces legislacyjny, włącznie z podpisaniem przez prezydenta ustawy, przeszedł. Ma to wejść 14 października. No i to też się łączy oczywiście z wyborami, które są dzień później. Natomiast co ważne, to jest to, że jeszcze ustawa nie weszła już aktualnie i ja nawet mam problemy przy nagrywaniu różnych inwestycji. Nawet na Warszawie Zachodniej. Niejednokrotnie byłem kontrolowany, czy nawet spisywany przez policję. Oczywiście żadnych podstaw aktualnie jeszcze nie mają. Natomiast tak już było miało miejsce. Ostatnio na Zachodniej nawet było trochę nieprzyjemnie, bo różne oddziały, trochę jak kiedyś ZOMO, chodziły w kaskach, kamizelkach kuloodpornych i jak po prostu oddziały żołnierzy po peronach Warszawy Zachodniej pokładce, to wyglądało nieprzyjemnie i nieprzyjemnie się przebywało wtedy aktualnie. Nagrywałem, bo miałem dla Was do zrealizowania ten film, ale to nie było nic przyjemnego, patrząc po prostu, co w okolicy się dzieje i patrząc też, jak oni na mnie patrzyli, jak po prostu... No, w skrócie, nie jest przyjemnie teraz nagrywać nawet te filmy, bo po prostu czuje się presję innych osób. Nawet jeżeli ma się wszystkie pozwolenia, to po prostu nie jest nic przyjemnego w tym momencie. Nie mówię oczywiście, że przy innych inwestycjach też nie miałem problemów. Oczywiście, wszędzie się to zdarza. No, ostatnio mieliście też sytuację, mogliście zobaczyć, że jeden film z kanału zniknął. To też ma oczywiście powiązane z tym. Też byłem zastraszany różnymi elementami ustawy, która jeszcze nie weszła. Więc są problemy. I niestety mam odczucie, że będzie tylko i wyłącznie gorzej. Oczywiście nie mamy pewności jeszcze, gdzie ta ustawa, bo nie mamy informacji jawnej, co jest infrastrukturą krytyczną, co nie. Wiemy na pewno, że banków nie będzie można fotografować, jeżeli się pojawią takie tabliczki, bo to jest trochę inny element przepisowy. Natomiast
No cały czas czekamy, jak to będzie dokładnie wyglądać, gdzie się pojawią tabliczki, co ile będą poustawione, jak będą wyglądać, czy będą jakiekolwiek sankcje, jeżeli ktoś sobie postawi taką tabliczkę bez podstawy prawnej, bez pozwolenia MON-u. No jest dużo niewiadomych, dużo też niewiadomych, jeżeli chodzi o pozwolenia, na ile wcześniej, jakie trzeba mieć powody, jak to będzie wyglądać. Też od razu z góry mówię, że jeżeli prawie wszystkie inwestycje, które nagrywam, będzie niezbędna zgoda od Ministerstwa Obrony Narodowej, jednorazowa, bo tak to aktualnie ma wyglądać, ja też nie będę nagrywać tych filmów. Ja z tych filmów właściwie nic nie zarabiam. Jak już powiedziałem to kilka razy w różnych filmach czy komentarzach, ja łącznie z całego kanału, a trzeba jeszcze pamiętać, że muszę w to wliczyć produkcję i to, że muszą jeszcze zwrócić koszty za samą realizację różnych filmów, właściwie wychodzę albo na zero, albo na minusie, więc to nie jest nic przyjemnego. A jeżeli będę musiał do tego jeszcze spędzać wielokrotnie dłużej czasu przy nagrywaniu tego filmu, planując go dużo wcześniej i oczywiście spędzając dużą ilość godzin przy realizacji i pisaniu różnych pism z prośbą o możliwość nagrania tych inwestycji, mi po prostu się odechce tego nagrywać i nie będę tego pokazywać. Więc po prostu pozostanę przy tym, do czego nie muszę mieć pozwoleń. I tak to się zakończy. Oczywiście to jest najgorsze, co może czekać wolność słowa w Polsce, ale niestety tak to może wyglądać w najbliższym czasie. Nie mówię, że nie mamy zagrożenia teraz wojną, ale czy ta ustawa jakkolwiek pomaga faktycznie zwalczyć szpiegostwo w Polsce? No niestety mimo wszystko raczej wątpię. Z ostatnich informacji na koniec jeszcze wam powiem na temat polityki. Też nie będzie niektórych filmów, które mogłyby być powiązane z różnymi partiami politycznymi. Wiemy, że niedługo są wybory, właśnie 15 października, więc również ograniczę możliwości, możliwie filmy, które mogłyby być typowo z jedną lub inną częścią partii politycznych powiązane. Jak na przykład nie będzie w najbliższym czasie, choć mnie prosicie od dawna, filmu o nowym centrum Warszawy, to się pojawi dopiero w drugiej połowie października, aby tego nie łączyć. Więc takie elementy informacyjne. Raz jeszcze raz bardzo przepraszam za to, co się ostatnio działo na kanale i będę tego ograniczać, ile można, chociaż nie będę ukrywać, po prostu chciałem, aby wszystkie osoby wiedziały o tym, co niedługo może się pojawić. No, szczegóły niestety zobaczymy 14 października, właściwie jeszcze trzeba będzie poczekać, aż będzie wydany dokładny wzór tabliczki, będą ustawione one, więc może to trwać długo, ale też wiemy, że niektóre rzeczy mogą się pojawić strasznie szybko, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a szczegóły, jak już będzie to wchodzić, też oczywiście będę nas informować, ale zdjęcia tabliczki wam nie zrobię, bo nie wolno robić zdjęcia, temu też zdjęć, to nie? To tak się wszystko niestety łączy. Ale spokojnie, na wszystkie inwestycje mam też swoje plany A, B, C i inne awaryjne. Jak będę mógł w teorii obejść aktualny zakaz, chociaż nie wygląda, jakby dało się go obejść, to zawsze jakieś furtki awaryjne są. Natomiast jakie inwestycje są zagrożone w najbliższym czasie? Dzisiaj albo jutro będziecie mieli cały post na Facebooku, Instagramie i na YouTubie z dokładną listą, na Discordzie też, z dokładną listą, jakie inwestycje są zagrożone. Tam z góry odpowiadam, nie ma tam wojny rakowieckiej, bo zapomniałem go wpisać, ale ta lista jest długa i to są wszystkie inwestycje, które mogą być zagrożone od 14 października w nagrywaniu filmów. 14 października, bo wtedy się uprawomocni przepis, chociaż oczywiście już wcześniej mogę mieć problemy, biorąc pod uwagę, że policja już nawet teraz kontroluje i próbuje utrudniać realizację materiałów. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj jeszcze w takim pewnym jednym rondzie w centrum Warszawy, gdzie też są niektóre ciekawe elementy, które tam nie do końca wyszły pięknie. No i oczywiście inne inwestycje, które się pojawią w najbliższych dniach i jutro pewnie jeszcze jakiś mniejszy styl. A może to tam wojna Kasprzaka też jutro? A po co się oszczędzać z jedną inwestycją na jeden dzień? W końcu mamy weekend, prawda? No, jeszcze z ciekawostek, tylko na koniec tam powiem, że prawdopodobnie w niedzielę będę nagrywać S7 tam przy Modlinie. Dostałem pozwolenie, dostałem akceptację planu flotu nawet przy granicy z lotniskiem, ale jeszcze muszę dostać pozwolenie od wieży kontroli lotów. Kiedyś latałem przy wieży kontroli lotów na Chopinie. Nie wiem, jak w Modlinie to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że się uda. Natomiast z innych ciekawostek na sam koniec, to zapraszam was bardzo serdecznie do wchodzenia na serwer na Discordzie, mój Avizander. Do niego macie link w opisie, jak i również na karcie końcowej filmu, bo tam aktualnie pojawiła się nowa zakładka do mniejsza z tym, czyli absurdy mniejsza z tym, gdzie będziecie mi po prostu wysyłać, a ja będę wam pokazywać w filmach różnych, jakie absurdy w naszej Polsce i ogólnie na całym świecie można zobaczyć w infrastrukturze i w innych elementach. Pierwszy materiał i pierwszy odcinek jutro mniejsza z tym. Zobaczycie, jak to wygląda. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!